Czy dziś prawdziwych cyganów już nie ma? U nas w Pyrzycach są i przykładem tego jest projekt, który realizujemy wspólnie z Stowarzyszeniem Tatra poprzez naszą jednostkę, czyli Pyrzycki Dom Kultury. Dzień dobry, witamy romskiej kuchni. Dzisiaj robimy potrawę romską cygańską. Cyganie mają przepiękną swoją tradycję, mają przepiękną swoją kulturę, kolorową, barwną, ogromnie ekspresyjną i też piękną historię, o której także w tym projekcie opowiadają. Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Grupa jest super. Pierwszy raz wykonują z gliny jakieś swoje dzieło. To rodzinna relacja między ludźmi, którzy dzisiaj gdzieś są już rozproszeni po całej Polsce i po całym świecie, ale potrafią wracać i dużo opowiadać o swoich korzeniach, o swoich przodkach i o swojej kulturze. Cieszę się bardzo, że poprzez ten projekt z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji możemy pokazać Państwu, jak piękna jest ta kultura i jak pięknie właśnie mniejszość romska potrafi odnaleźć się w społeczności, w której żyje. Również zespół Cierchaj, który jest znany, myślę, że nie tylko w Pyrzycach i w naszym województwie, ale na pewno w całej Polsce. Koncertują, tworzą i również w stowarzyszeniu Romowie także przepięknie pokazują tą swoją kulturę poprzez właśnie działania, warsztaty, poprzez spotkania i integrują się z naszą społecznością. Mamy piękne biesiady cygańskie, które rokrocznie są w Pyrzycach i nasza społeczność, myślę, że dzisiaj nie wyobraża sobie Pyrzyc bez mniejszości romskiej. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Sara Czureja. To jest mój instrument cymbały węgierskie. Ten projekt pozwolił nam na to, że możemy pokazać cały obraz mniejszości romskiej, ale nie tylko Pyrzyc, w takim szerokim zasięgu poprzez właśnie pana Edwarda i wszystkie osoby, które wzięły udział w tym projekcie. Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy aprobacie pana wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Chińca we współpracy z gminą miasto Pyrzyce, ale też we współpracy ze Stowarzyszeniem Patra, no i naszym udziałem Pyrzyckiego Domu Kultury, udało nam się zrealizować taki dość obszerny programowo projekt, zaangażować naszą romską społeczność, ale też zaprosić wyjątkowych gości. To ważne, że udaje nam się dzisiaj łączyć te środowiska. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tą realizację. To bardzo ważne. No i pozostaje mi tylko życzyć Wam takiego filmowego, smacznego.